Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, Krypto. Dzisiaj mamy wiadomości na 12 września 2019 roku, czwartek, także już jesteśmy po połowie tygodnia, no i też po połowie wiadomości ze świata Krypto. Dzisiaj jest kolejny odcinek, ale zanim do tego przejdziemy, mamy już zagłosowane w naszym comiesięcznym no, projekcie, można powiedzieć, albo inicjatywie Dobro. Wraca. Także na telegramie i na patronite razem tutaj zagłosowaliśmy ze wszystkimi osobami, że 42% głosów ma Lila i Walka z Rakiem w tym miesiącu, i Olaf walczy o każde uderzenie serduszka. Czyli te dwa podmioty zostały wybrane. I ja te dwa kolejne zapraszam na kolejny miesiąc i zobaczymy. Może dodamy tylko jedną albo wcale nikogo nie dodamy na kolejny miesiąc i automatycznie Jagódka i Fundacja Dobro Dobrem Wraca no, wygrają w kolejnym terminie i zajmiemy się już kolejnymi rzeczami w kolejnych miesiącach. Że Lila i Rak, ratujmy to maleństwo w tym miesiącu, w piątek lub w sobotę, Prześlę pieniążki, to są moje pieniądze prywatne. Jeszcze się nie rozliczyłem z tego podmiotu gospodarczego w Wielkiej Brytanii. Co trzy mie miesiące trzeba się rozliczać, także pierwszy jest we wrześniu, także to są moje prywatne pieniądze przeznaczone do tego terminu i można, można 30% Twoich zysków przeznaczyć na się pomaga. I nawet nie potrzeba się rozliczać z tego. Można to robić yy, no pomagając innym. Jeżeli chodzi o Dobrowraca i. Jagódkę, krakowiak. Przesuwam na kolejny miesiąc, ale nie bójcie się. Na pewno lada chwila zostaną też tutaj wylosowani. Także dziękuję za wszystko i wszystkim na patronite, i te osoby, które są dokładnie tutaj, gdzie 1000 złotych w końcu zmieniłem dwa razy po 500 złotych daję ze swoich prywatnych pieniędzy na właśnie ten cel, a reszta tutaj jest rozliczana normalnie, ale to dzięki Wam się odbywa. Także dziękuję wam też za to. Dzisiaj na pewno będzie przetłumaczony CryptoKrill University jako pierwszy. No i wracamy do audycji CZ z Binance. Zobaczymy jaka jego historia była. Także na spokojnie te audycje będą kolejne. I przejdźmy może do coin papryki. Bitcoin 10193 dolarów. Czyli w ostatnich 24 godzinach no niecały procent 0,7 w górę. Market cap 262 miliardy dolarów, czyli no nawet nie ma tutaj zmiany tym razem napisane. Nie wiem czemu, ale okej. Okay. Dominacja 69%. Oczywiście chodzi tutaj o dominację koń papryki. Są jeszcze inne znaczniki, jaką tą dominację można opisać, ale my zawsze mówimy o tej dominacji z koń papryki. Projekty, które sobie najlepiej poradziły w ostatnich 24 godzinach, no to mamy Maker, 27%, Karat Gold Coin, 8 i 7,66. Projekty, które sobie gorzej poradziły. Mamy Oasis City minus 37%, półmilionowy. No bardzo mało Bytecoin, to nawet nie będę tutaj przedstawiał. 64 tysiące. Wolumen Platincoin Coin minus 8 i Algorand minus 6,44. Długo też wyjdzie audycja od amatora do inwestora. Jak szukać swoich perełek, powiedzmy, w świecie krypto. Jeżeli nadal. Wierzycie Waltcoiny i wierzycie w to, że należy wyszukać jakieś perełki, gdzieś tam z ostatnich list, podpowiem wam w tej audycji, jak to ewentualnie robić, gdzie i na co zwracać uwagę. Zaraz przejdziemy do wiadomości, ale ktoś tutaj dany dany, dokładnie dwie godziny temu trafiłeś idealnie między Marcem a lipcem BTC wystrzelił. Nawet nie wiedziałem, ostatnio oglądałem tą audycję, ale chyba nie do końca, bo to jest pierwsza audycja, która pojawiła się. Rok temu, zobaczmy, co Fenix na dzień dobry powiedział. Bierzcie poprawkę, że to jest mikrofon z laptopa, i to była pierwsza audycja. Także, sorry. I uwierzcie mi, że w najlepszym wypadku w listopadzie tego roku pójdziemy w górę, ale w pesymistycznej wersji ja uważam, że między marcem a lipcem przyszłego roku, więc chodziło oczywiście o to, kiedy Bitcoin wystrzeli. No i można powiedzieć, że wystrzelił już w grudniu. <laughs> Także nie do końca oczywiście takie predykcje to jest tylko szczęście, ale można mieć przeczucie ewentualne kiedy na przykład Bitcoin w przyszłości może uderzyć. Także dziękuję za przypomnienie, że nawet takie coś było, bo nie jestem w stanie wszystkich audycji pamiętać. Ok, przejdźmy do Twittera. Widzę, że Filip Filip i Josh Roger, bardzo podobne wykresy tutaj pokazują, pewnie to jest 21 tygodniowa średnia krocząca, o czym mówiliśmy też na CryptoCrew University tydzień temu, że jesteśmy bardzo blisko tego odbicia. Phil Phil podobnie, podobnie tutaj mówi, jeszcze do tego dodaje też RSI i widzimy, że jego zdaniem, jeżeli nie zejdziemy poniżej tej właśnie linii o granicy 10-100, my wiemy o 9 za Bitcoina też, to jeżeli jesteśmy już w hoście, a od paru miesięcy już w wielu źródłach się mówi, że jesteśmy, to to jest, takie lokalne, to jest taka lokalna korekta, do której powinniśmy wrócić i dalej powinniśmy iść wyżej. Także w zasięgu może być 9500, może być jeszcze niżej. Także zobaczymy, czy to, to się potwierdzi. Czyli Filip Filip i Josh Radzie w tym samym momencie praktycznie o tej samej. Dlaczego jesteśmy tak negatywnie nastawieni do ceny? Kolejną wiadomością jest to, że 18 września będą otwarte rejestracje na nową giełdę Binance US. Powiem Wam, że to jest dobre zagranie taktyczne. Dlaczego? Bo troszeczkę nam to ociepla tą sytuację, że w Binance America na samym początku nie zobaczymy BNB i wiemy, że już dzisiaj są zamknięte konta dla amerykańskich inwestorów. Mówiłem o tym, że cena BNB może spaść. Te 20 dolarów na razie jest utrzymywane, ale zobaczmy, jakie kryptowaluty pojawią się od razu na tej giełdzie. Czyli to jest Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Litecoin i Tether, o ile tutaj dobrze widzę. Jestem ciekaw, czy ta giełda będzie dostępna w Nowym Jorku. To też trzeba sobie podpowiedzieć, ale przynajmniej, że dowiedzieliśmy się dzisiaj, że ta rejestracja jest otwarta. To BNB nie dostało tak po kościach, czyli świetne zagranie taktyczne, jeżeli chodzi o otwarcie tej giełdy na Binance US. Czy zobaczymy BNB w Stanach Zjednoczonych? Jeszcze nie wiadomo. Plan B zadał ciekawe pytanie dla swoich subskrybentów. Na razie jest troszeczkę mało głosów: 3,5 tysiąca? No okej, okay. lepiej niż 1000. No, wolałbym tu widzieć na przykład 10 tysięcy, ale zobaczmy, co się wydarzy 23 września, jeżeli ICE i e BACT... Zacznie tradować. i większość ludzi jest tutaj niezdecydowana, czyli tak naprawdę nikt nie wie. Nie ma tutaj takiego ogólnego przekonania, co się może wydarzyć. 30% mówi, że bitcoin urośnie, 22%, że bitcoin prawdopodobnie spadnie, 22%, że nic się nie zdarzy, więc podzielone są powiedzmy tutaj te zdania pomiędzy te odpowiedzi. Także jakie jest Wasze zdanie? Co Wymyślicie? Co się wydarzy 23 września, jeżeli chodzi o Backed ICE. Czy faktycznie tutaj zaczną się te kosmiczne wzrosty? Tu mamy dokładnie te projekty, które pojawią się na Gemini Custody. Także spałzujcie sobie, zobaczcie, czy logo waszego projektu, którego supportujecie, jest dodany właśnie tutaj. Mamy też osobę JT Teremi, który no, widzimy gdziekolwiek jedzie, ubiera się w Bitcoina i nawet logo na swoim aucie jest z Bitcoinem. Także. Z jednej strony to jest ok, tak? ale z drugiej strony uważajcie, że jeżeli bitcoin wystrzeli powiedzmy do 20-30 tysięcy dolarów, to no, tak naprawdę nie wiem, czy chciałbym mieć yy, powiedzmy naklejkę na aucie z bitcoinem, bo wystawiamy się na łatwy target, jak to się mówi, yy, gdzie możemy yy, no, po prostu uwidocznić się, że mamy bitcoina. A wiecie, co się dzieje ostatnio? Yy, no, jeden z okna wyskoczył w Norwegii, bo był napad. Rabunkowy. Yy, osoba weszła no, z pistoletem po prostu do jego mieszkania, więc y, uważajcie na takie rzeczy w świecie krypto. Można jechać gdzieś na konferencję, założyć szapę, y, koszulkę, nie ma problemu, ale żeby y, chodzić z tym wszystkim gdziekolwiek, no to ja bym tutaj studził zapały. KryptoBridlord dodał ciekawą wiadomość. Zobaczcie, jeżeli chodzi o Jack Ma. Który zaczął Alibabę z 60 tysiącami dolarów i z 18 przyjaciółmi, zobaczcie, jaką miał historię do tego czasu. Czyli nauczył się angielskiego w wieku 12 lat, został tak naprawdę odrzucony w 30 pracach. Jedną z nich był KFC, czyli nie dostał tej pracy. Pracował i zarabiał 15 dolarów miesięcznie, ucząc angielskiego. Został też odrzucony 10 razy z Harvardu. Pierwsze dwa biznesy, które założył, okazały się niepowodzeniem, a potem zakłada Alibabę. Więc teraz jest warty 41,4 miliarda dolarów. Także widzicie, że Jack Ma <grych> można być odrzuconym przez system edukacyjny można być odrzuconym przez te wszystkie oferty pracy ale jeżeli macie w sobie pasję i zapał. O którym mówię często też na drugim kanale. Sukces inaczej, bez jego. Ostatni film akurat był w ten deseń, że należy się zatrzymać na chwilę i zobaczyć, jaki mamy swój potencjał. Jego potencjałem widzimy, co było: założenie Alibaby. I mimo tego, że dostał taką historię, która odrzuciła tylekroć, jego zapał nie ustawał. I to jest. Ważna lekcja. KryptoBidlord mówi, że 7000 dolarów za Bitcoina będzie w tym miesiącu. You watch. Także obserwujcie to. Pamiętajcie, że CryptoBitLord też się często myli, ale zobaczymy. Może będzie miał rację. Dalej dodaję też informację, że jestem podekscytowany tym, że będziemy mieć dźwignię na Binance. Jeżeli nie straciliście wszystkich swoich pieniędzy dzisiaj albo w tym roku w waltach, macie jeszcze jedną szansę, żeby zaprzepaścić. Właśnie te kryptowaluty na Binance Futures, <noise> oczywiście z dygresją, ale tak jest Crypto REC Recapital dodaje nam informacje o poprzednich halvingach, co się działo przed, co się działo po, także mamy przed pierwszym halvingiem 663% w górę, po halvingu 3400%, mówiliśmy już o tym, ale to jest cały artykuł w medium. Także dodam ten artykuł dla tych wszystkich zainteresowanych, którzy będą chcieli zobaczyć, co dokładnie się działo, i możecie wtedy zrobić swój research, czy za trzecim razem będziemy mieć podobną rzecz. Nawet Bob Lucas jest teraz troszeczkę pesymistycznie nastawiony do ceny Bitcoina, a więc zobaczmy, co on tutaj pokazuje. A więc ma spot trading, czyli ustawiony. Zakup bitcoina przy cenie 8500. Wiemy, że Bob Lucas omawiał wcześniej czteroletnie cykle. W ostatniej audycji chyba nawet mówił o tym, że bitcoin może zejść do 8500 albo 7500. Nie pamiętam, ale chyba 8500. I wtedy zakupi właśnie kolejnego bitcoina. I bardzo dużo osób zastanawiało się, ale skoro kupiłeś 25 bitcoinów przy 4000, dlaczego dokupujesz przy 8500? Po prostu wierzę, że to będzie lokalny dołek ewentualnie. Nie wiem ile to on mówił, tu mamy 6, zobaczmy dokładniej, 6,5 bitcoina za 8,5 tysiąca dolarów. Jeżeli nie widzieliście jego strategii, jest w kryptoporadniku u nas przetłumaczona ta audycja dokładnie, co będzie robił w drodze, jeżeli bitcoin będzie wzrastał do 20, 30, a nawet... No, wiele więcej, tysiące dolarów. Tutaj mamy Bilkończyka, który inwestuje w XRP i zastanawiał się po prostu, czy wejść w XRP. No i wcześniej, powiedzmy, dzień temu dodał właśnie taki wykres, że albo XRP podejdzie jeszcze niżej, albo, jak tutaj zaznaczył, wyżej, wystrzeli górą. Tak się nie stało. Widzimy, że nadal XRP jest w granicach 25 centów, dla niego słaby wolumen spowodował to, że nie zdecydował się na ten trade i godzinę temu, praktycznie zanim zacząłem y, tworzyć tą audycję, y, mówi o tym wolumenie, gdzie na razie nie ma zainteresowania w XRP, dopóki nie wyjaśni się sprawa, czy to pewnie ta bariera 25 centów nie zostanie złamana dołem. Także zobaczymy. Crypto Gains z kolei zauważa, że jest chyba teraz czas na shortowanie każdego alta. Dlaczego? A więc widzę, że podaje tutaj dwa. Tokeny, bardzo dwie, dwie kryptowaluty. Mamy EOS, który po tym wyszczale na baj, w tym momencie odwraca się trend i prawdopodobnie będzie spadkowy. I ma też tutaj Trona, który też miał ostatnio wyszczał, ale widzimy, że już powraca do swoich pomału przed wyższałem cen. Także no, to wszystko podaję Wam, żebyście Wy zrobili swój research i zastanowili się nad tym, czy faktycznie może warto zszortować alty albo no, wyjść z pozycji. A teraz może nie niezwiązane z krypto, ale zaciekawiło mnie to, gdzie jeżeli macie kogoś w rodzinie, kto jest powiedzmy niepełnosprawny, zobaczcie, jaka ciekawa rzecz tutaj została zaprezentowana, czyli podjeżdża się pod taki system, który można podłączyć do wózka, to jest pewnie na baterie elektryczne i Rio Mobility Firefly, on tak się nazywa, może pomóc takim osobom, no zobaczcie, nie jeździć, nie poruszać się też oczywiście za pomocą rąk, tylko można podłączyć takie urządzenie. Świetna sprawa, ta technologia podoba mi się, jeżeli zmienia życie no, osób, no to jest świetna rzecz. No i już schodzimy pomału z Twittera, ale widzimy, że ktoś tutaj dodał informację. Pamiętajcie, że mimo tego. Że dzisiaj uważamy ten telefon Nokia 3310 za bezużyteczny, pamiętajmy, że kiedyś ktoś zrobił dla takiego bezużytecznego telefonu ochronę, czyli bardziej cover-pokrowiec. I e, jak ta osoba zauważa, to nie było, żeby chronić ten telefon, tylko to było, żeby ochronić podłogę przy spadku. Także, ale pamiętam, pamiętam te czasy tego telefonu. Jaki był was, was pierwszy telefon? Ciekawy jestem, e, bo mój chyba. Właśnie chyba 330, a może jakiś jeszcze wcześniejsze? Motorola chyba jakaś bardzo stara. Artysta z Wielkiej Brytanii sprzedał już 19 obrazów za 490 bitcoinów. Jest z nim Linką Townley. Tu mamy jeden z ostatnich jego obrazów. Także zobaczmy dokładnie, kogo on już wcześniej tutaj obsługiwał, jeżeli chodzi o klientów. Mamy Kate Moss, mamy David Bowie. Mamy też Michael Caine, Al Pacino, Sting, Ronaldinho, także ma takich właśnie fanów, więc najdroższy jego obraz, który sprzedał, to był 1,23 miliona w 2017 roku, gdzie była to Princess Diana, portret dokładnie z jeszcze zawartym diamentem, gdzieś tam powiedzmy w ramie tego obrazu lub nawet w tym obrazie. Także widzimy, że za bitcoiny można sprzedać obrazy. Being Crypto z kolei mówi nam o no, małym niuansie pomiędzy deweloperami Ethereum a Ethereum Classic, gdzie spotyka się tutaj powiedzmy Bob Summerwheel i Peter Szyliagi. Peter Szyliagi jest oczywiście z Ethereum, a Bob Summerwheel z Ethereum Classic, gdzie e, Peter Szyliagi e, tak naprawdę atakuje Boba Summerwheela, który jest Ethereum Classic, dlatego że e, powinni się zastanowić. Is Ethereum Classic, chłopaki, co tak naprawdę sobą reprezentują? Czy na przykład, jeżeli mówię o tym, że Code is the Law, jak to to mi mówi Ethereum Classic, to Ethereum, który robi upgrade'y w stronę, powiedzmy, Proof of Stake, nie powinny interesować Ethereum Classic, bo przedstawiają ten oryginalny Ethereum. I dlatego zastanawiałem się, czy Ethereum Classic nie wykorzysta tego, że Ethereum idzie w proof of stake i też nie zacznie e, robić upgrade'y, widząc je, powiedzmy, na GitHubie. Więc zobaczymy. Raczej wątpię, żeby Ethereum Classic podążał drogą Ethereum. Wiemy, że Ethereum chce wejść w blockchain 2.0, a bardziej w Ethereum 2.0, gdzie e, będziemy mierzmy proof of stake, a Ethereum Classic raczej ma tutaj pozostać na, e, na proof of work. Także. Obserwujcie sami w przyszłości, czy Ethereum Classic będzie tutaj zmieniał to samo, co zmieniałem w Ethereum. Wątpię, żeby tak się stało, no ale trzeba to obserwować. Bing Crypto zrobił też analizę XRP, także zapraszam Was do tego artykułu, gdzie można zobaczyć spadającą gwiazdę, gdzie na wykresie oznacza może oznaczać kolejne spadki. Także zobaczcie, dodam linka, nie będę tutaj zajmował czasu specjalnie analizami. Technicznymi. Being Crypto też w tym samym artykule mówi o Teterze, który yy, no, rozda 1 milion dolarów, żeby pomóc osobom, które są zaatakowane przez huragan Dorian. Także przekaże te pieniądze. No także świetna informacja od Tetera. Koń telegraf i nowy telefon o nazwie Bob <laughs> ciekawa nazwa X wyda pierwszego w pełni wydanego telefonu na blockchainie, czyli dane z tego telefonu będą przechowywane właśnie na ekosystemie blockchain, gdzie no tutaj będzie to nie dotykało innych powiedzmy platform, czyli wszystko będzie przechowywane na blockchainie w tym telefonie. Zobaczmy ile będzie kosztował taki ten telefon. Wcześniej 599 dolarów. I 5000 na razie będzie tutaj planowanych telefonów do sprzedaży w pierwszej transzy. I to się odbywa też na Kickstarterze, gdzie te 5 tysięcy telefonów będzie przeznaczone dla tych 5 tysięcy pierwszych osób, które zarejestrują się na Kickstarterze, czyli no w pewien sensowny sposób to robią, jeżeli dowiozą ten produkt oczywiście, no bo to też trzeba zwrócić na to uwagę, ale kolejny telefon. Wiemy, że Sirin Labs nie za bardzo się popisało tym telefonem, po pierwsze to był za drogi telefon, 1000 dolarów, no może jeżeli było all time high, to wtedy jeszcze. Ale 599 już troszeczkę lepiej wygląda, ale nadal nie wiem, czy takie telefony będą mogły konkurować z Samsungiem, Apple, LG, HTC, już nie będę mówił HTC, bo mnie ktoś zaraz poprawi, ale widzimy, że prawdopodobnie zobaczymy, jak będzie ta walka wyglądała. Może, jeżeli ktoś faktycznie jest takim geekiem, który lubi technologię, te 5000 Będą sprzedane i dopiero wyjdzie druga transza. Może to jest w lepszy, w lepszy sposób z, z, zrobione, że nie po prostu wydali tysiąc telefonów i nie ma na nich kupców, tylko jest Kickstarter. Kto chce, weźmie i, i na tyle zrobią e, tych telefonów. The Daily Hodl mówi o tym, ile zostało zlikwidowanych pozycji na longach na BitMEXie: 80 milionów dolarów, czyli yy, po tym jak cena wzrosła do 10 337, a potem spadła do 10 27, 77 dokładnie milionów w longach zostało zlikwidowane na Bitmexie, czyli osoby, oczywiście to 77 milionów to nie jest Cała suma to już ta dźwignia, czyli suma, którą stracili wszystkie osoby, które inwestowały na Bitmexie jest o wiele mniejsza, ale pamiętajmy, że tu zawsze się podaje pozycję zlikwidowaną. Na longach to było na 77 milionów dolarów. A na FX Street możemy przeczytać o swiftie i co myśli o kryptowalutach. Kryptowaluty, zdaniem Swiftu, są bezwartościowe i za bardzo zmienne, niestałe, jeżeli chodzi o przepływ. I zdaniem Właśnie Swifta, jego wyborem na pewno już to by był lepszy, powiedzmy, ten Facebook coin, czyli Libra, niż y, oczywiście kryptowaluty, które są ogólnie dostępne. Dokładnie cytuję ich: idą w dół jak jojo. <grym> no ale co tu innego oczekiwać od Swifta, który jest związany z systemem bankowym od wielu lat i na pewno jednym z tych inwestorów, które by się znalazły na Facebook Libra byłby SWIFT w tych 30 powiedzmy podmiotach. Nie wierzę, żeby było inaczej. Także no, tutaj nie dowiemy się tak naprawdę zdania z płotu, tylko wygiętego płotu w jedną stronę systemu bankowego. CCN mówi też o sentymencie na markecie, że Bitcoin jest znowu nudny i czy 10 tysięcy i takie granice, które nie zwiększają powiedzmy tysiąca dolarów dziennie są normalne, no, Oczywiście, że są, ale po ciszy przychodzi zawsze burza. Także wielu analityków technicznych, pierwszym z nich był oczywiście CryptoCrew, o ile dobrze pamiętam, mówił o tym, że wrzesień może być spadkowy lub właśnie nudnym miesiącem konsolidacji. A dopiero październik będzie tym miesiącem, który będzie pokazywał nam kolejne wzrosty. No, zobaczymy, zobaczymy, czy tak się stanie. Wy musicie zrobić swój research. Mac też na Twitterze dodaje informację o tym, że Chainlink tutaj chyba opuściłem tą wiadomość, jest tutaj podejrzany o pump and dump jeżeli chodzi o własną kryptowalutę. Może to być manipulacja ceną. Tutaj Venture Beat zrobił obszerny artykuł na temat jak wyglądał trade w danych miesiącach i niektóre z tych adresów, które mogły należeć nawet do Chainlink no, zrzucało ogromne ilości transakcji. Jeden adres miał 4,2 miliony tokenów. Pomiędzy 2 lipca a 15 lipca mogły być tutaj zatajone adresy, bo zanim ten fundusz trafił na Binance, to jeszcze był przesyłany pomiędzy adresami. Dopiero 4,2 miliony tokena weszły na Binance na sprzedaż i może to mieć wpływ na cenę. Może to być związane z Pump and Dump. Zostawię ten link dla Was, jeżeli chodzi o Chainlink, tą kryptowalutę, że może to być Pump and Dump Scam. Oczywiście trzeba tutaj zrobić swój research i zastanowić się nad tym artykułem. Czy faktycznie te informacje wychodzą teraz, dlatego że może to jest najniższa cena Chainlink, czy po prostu e, faktycznie tu jest coś związanego z, tym, z tą sprzedażą przez Team. Chainlink albo z manipulacją na rynku. Jeszcze jedna wiadomość z Twittera, którą ominąłem, a więc Dow Yuan, która jest tutaj naszym e, reporterem z Chin, z chińskiego rynku, właśnie powiedziała, że kolejne ICO z 2017 roku o nazwie GX Chain zostało e, tak naprawdę przejęte przez policję w Chinach. Ich biuro zostało zamknięte. Zobaczmy, ile zebrali, to było bardzo gorące ICO, gdzie All-time high, market cap tego projektu wynosił 600 milionów dolarów i nawet teraz, w tym momencie, ma 48 milionów i jest uważane za jedno z yy, no, największych ICO, które mogą być legitne, jak to wiecie skąd to się bierze, czyli no, prawdziwe, czyli nie chcieli oszukać tutaj swoich inwestorów. Mimo to zostali właśnie yy, przejęci przez chińską policję. I tym zapalnikiem może być to, że nie informacja, że G-Exchange jest skamem, bo jest prawdziwy biznes za nim, ale chodzi o dane biznesu, które procesują, czyli personalne dane kredytowe, które w tym momencie są bardzo sensytywną stroną poruszaną przez rząd chiński. Także może to nie być związane z tym, że ten projekt jest skamem sam sobie, ale dane, które procesują w Chinach mogą być przez rząd uważane za Nielegalne. Także pamiętajcie, że ta cena, sprawdźmy ile teraz. Zobaczcie, teraz już jest 21%. W momencie, kiedy Do We Want to dawała, to było minus 3%. 24 godziny, czyli widzimy, że to się wszystko wydarzyło po tym zamknięciu przez policję biura. Pewnie będzie prowadzona jakaś sprawa. Więc GX Chain może nie być sam w sobie skamem, ale chiński rząd przejął ze względu na regulacje w danym kraju. Cardano Foundation ma tutaj nowego człowieka, który będzie pracował powiedzmy w Chinach, będzie to osoba Assistant Community Manager, czyli taki asystent, który będzie w społeczności chińskiej reprezentował projekt Cardano. Oczywiście trzecią generację blockchaina, gdzie no, będzie tutaj, tak jak mówiłem, odpowiadał za rynek chiński. Jego imię i nazwisko to jest Ryan He. do tutaj informację, że 100 tysięcy transakcji zostało zatkane albo zatkało sieć Ethereum, bo 50% transakcji na Ethereum właśnie biorą teraz transakcje Tethera, gdzie y, dlatego mamy spowolnienie tych transakcji y, na Ethereum. Czasami trzeba czekać do 10 godzin i nawet ktoś tutaj musiał wybrać slow mode na metamasku, no i wtedy te 10 godzin została wykonana transakcja. Także widzicie, że Tether y, blokuje już 50% transakcji na Ethereum. Także widzimy, że ta skalowalność Ethereum no, jest ograniczona w tym momencie. No i może to mieć wpływ na długość, na oczekiwanie na transakcje. Crypto IQ dodaje informację o tym, dlaczego Monero jest niedowartościowane w tym momencie, że to jest król prywatnych kryptowalut. No i co tutaj powinno się zmienić? Także zostawię Wam ten artykuł tym wszystkim, którzy są zainteresowani. Monero będzie w linkach pod kryptookruchami. Mamy też informację o Lisk. Będzie dostępny na krypto.com tej całej aplikacji, gdzie można kupować i używać Liska. Też mamy te karty, debetowe, wizy. Także Lisk będzie dostępny na crypto.com. Widzimy też, że mamy coraz mniejsze zainteresowanie przeglądarką Chrome. Tutaj Bat. Projekt wydał na Reddicie. Zobaczmy, jak spada w rankingach. Nawet w Polsce tutaj mamy 16 miejsc na Google Play. E, mamy 75 pozycję, o ile tutaj dobrze widzę, w Polsce. E, zobaczmy inne kraje. Włochy, 21, gdzie jest największy skok? W Arabii Saudyjskiej, tak samo. Zobaczmy jeszcze ten jeden, inne kraje. Austria, Dania. Finlandia, te największe, gdzie przeglądarka Chrome traci w stosunku do rankingu na Google, Google Play, czyli oznacza to, że Brave Browser i inne przeglądarki, bardzo możliwe, że cieszą się lepszym zainteresowaniem. I tutaj mamy też ciekawe Porsche 911 Carrera. Zobaczcie, rejestracja z Kalifornii 911 Hodul. Także ktoś tutaj wierzy kryptowaluty. Use the Bitcoin mówi o golemie, który wydaje nowy projekt Graphen po miesiącach przygotowania. Pierwsze e, historie tego projektu słyszeliśmy gdzieś w okolicach kwietnia, gdzie dokładnie 10 kwietnia, gdzie razem z Invisible Things Labs, Intel Labs, Chia Cai -Chi, i Don Porter e, współpracowali, żeby ten projekt ujrzał światło dzienne. I Graphen to jest e, tak naprawdę biblioteka OS gdzie będzie można tutaj prowadzić z niemodyfikowane aplikacje na Linuxie? Także no, ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o Golema. Dobrze, że wychodzą kolejne projekty i nie patrzą tutaj na y, to, co się dzieje na markecie czy cenę. Jest nadal y, development i to trzeba cenić. OK, przejdźmy na bithub.pl. Najpierw mamy, czy kopanie BTC jest opłacalne? Czym kopać, żeby wykopać? Zyskiem. No, zobaczymy, czy to jest kilo też gdzieś coś nie. Mówiliśmy o tym tak samo, ale zapraszam na ten artykuł po polsku. Jeszcze mamy jedną Kulisy kursu BTC. I co ryczysz niedźwiedziu? Myślisz, że się boję, także może byki się nie boją niedźwiedzi. Ta cena wzrośnie bardzo fajnie. Token News mamy. 20-letni student otwarcie przyznaje się do fałszowania wolumenów. O tym studencie już mówiliśmy nieraz, ale jeżeli ktoś jeszcze raz sobie chce zobaczyć ten temat, zapraszam. I token o news. Trump nadal milczy w sprawie zaproszenia na debatę o kryptowalutach. Także nie chcę pewnie brać uczestnictwa w debacie. Też zapraszam. I zobaczmy jeszcze bitcoin.pl.org, bitcoin analiza techniczna, także możecie zobaczyć analizę bitcoina. I oprócz tego mamy Coinbase, który rozważa emisję własnego tokena. Także Coinbase giełda. Jest zainteresowana możliwością emisji własnego tokena, a także uruchomieniem platformy IEO. Coinbase ma naprawdę interesującą okazję. Krótko mówiąc, Coinbase ściśle monitoruje nie tylko przestrzenia IEO, ale także STO. Ale nie mogę jeszcze złożyć żadnych oficjalnych oświadczeń, powiedział Pyrestani albo Pirestani. Na początku tego roku wiele dużych giełd kryptowalut uruchomiły platformę IEO, w tym Binance, Bitfinex, Okex, Huobi, Gate.io i Kucoin. W ramach takich kampanii giełdy działają jako zaufany broker i umożliwiają inwestorom wymianę tokenów, które wydają na tokeny projektu. Pierestani dodał, że uruchomienie platformy AIO może nastąpić w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ale plany dotyczące STO są bardziej odległe. Niemniej jednak Coinbase podejmuje pewne kroki w tym kierunku. Giełda pracuje nad tym, aby uzyskać status regulowanego brokera dealera. Z myślą o tym Giełda przejęła już kilka Firm zewnętrznych. Pirestani podkreślił, że zanim Coinbase uruchomi platformę, zamierza poczekać na wzrost zainteresowania ofertami STO. Na początku tego miesiąca jednostka Venture Capital Coinbase zainwestowała w startup Off-Chain Labs, który opracowuje protokół Arbitrum. Ten ostatni jest sidechainem Ethereum z przepustowością 500 transakcji na sekundę. No to będzie coś wielkiego, jeżeli chodzi o Coinbase, bo no to jest jedna kryptowaluta, kryptowaluta która brakuje mi. W portfolio na razie, jeżeli chodzi o Coinbase, na pewno bym był zainteresowany, ale jestem ciekaw, czy to nie będzie tylko sprzedaż dla prywatnych inwestorów. Dopiero potem trafi to na rynek. Zobaczymy, zobaczymy, ale Coinbase, jeżeli wyda swój token i Io, może mieć to powodzenie. Także widzimy Coinbase i Binance razem tutaj podążają jeszcze z oczywiście, Polski, Bitbay, może już mniej polski, bo już wychodzą na rynek zagraniczny, ale war, war, ważne giełdy, które można ewentualnie tutaj zobaczyć co sobą reprezentują. Ok, przejdźmy na YouTube. O, zobaczcie, CryptoDev wszedł do 5.1 subskrypcji, także daję radę, to jest ten minimum, które tutaj sobie założyłem, ale już dobieg, dobieg do tej e, praktycznie granicy. Także analiza projektowa kryptowaluty Algorand została dodana. Wcześniej był XRP, wiedziałem, że jak z XRP się doda, to tutaj już wyszczeli na 501, także e, gratulujemy, czyli Tutaj bardziej po GitHubie i kodzie, KryptoDev nam pokazuje projekty. Kryptoraport mamy też zbliża się ponowna okazja do zakupu Bitcoina, co z Ethereum Lisk, BNB Dash, LTC. Jeden dalej z Krypto ile XRP na Lambo? Mm ciekawy temat. Escro poniżej 50%, uwaga na fałszywego X grosza. Taki takowy też się pojawił. <grafię> Także pamiętajcie, jeżeli ktoś będzie będziecie pewnie musieli gdzieś wysłać pieniądze, to na pewno nie ten X grosz. Yy, zobaczmy weto. A nie, tym razem nic o kryptowalutach nie było, ale jeszcze raz Sylwester Suszek CEO Bitbay, Ok. Yy, jeden dalej jest Maxedoshi. Yy, mamy Coin Trascore 2.0 Coinbase AIO, Finma. Instablecoiny, Mastercard R3, Kryptoniusy, czyli odcinek kolejny od Majka. No i przejdźmy na komentarze. Andrzej Litwin, dzięki za nowy odcinek, pozdrawiam. Ja też pozdrawiam i dziękuję. Robert Lewi, to po prostu chodzi o inwigilację, moim zdaniem. Polecam dwa filmiki, jednego Cezarego Grafa sprzed 3-4 dni o altcoinach oraz śliski temat opublikowany na tym kanale, w którym R. Bernard, nie żyjący zresztą, opowiada, a kto stoi za tym wszystkim. No dzięki, Robert. No zobaczymy, czy właśnie. Regulacje wygrają z tą prywatnością. URTD y, albo RTD. Y, super, dzięki Fenix za wszystko. Kompedium wiedzy. Wracam z roboty i słucham pozdro z Irlandii. Ja też się pozdrawiam. Dzięki. Y, może Kompedium wiedzy nie, ale y, normalne myślenie, y, jeżeli chodzi o. Kryptowaluty, ale dzięki, dzięki, i, i cieszę się, że umijam, umijam czas. Krypto.dev z kolei mówi: Anonimowe kryptowaluty to jedno z najciekawszych obecnych konceptów. Mają określony jasno cel i zastosowanie. Ich adopcja tylko wzrośnie, ich wartość jest pozagiełdowa i z tym trzeba się pogodzić. Pozdrawiam. No dokładnie. Yy, pozagiełdowa, czy to oznacza właśnie, że cena też będzie pozagiełdowa, bo wykorzystując prywatne kryptowaluty. No, to wtedy, jeżeli te regulacje by miały wejść, no to nie potrzebujemy jakiejś kosmicznej ceny. I dlatego tutaj się zastanawiam, czy one będą miały wartość, jeżeli już chcemy używać tej kryptowaluty i ludzie nagle będą kupować, bo niekoniecznie chcą coś zataić, ale chcą po prostu użyć prywatnej kryptowaluty. I czy ta wartość będzie wzrastała? Czy to będzie wartość pozagiełdowa? Tak jak ty tu mówisz, Kryptodev. To mnie też interesują takie fakty dodatkowe. Yy, Mariusz Topolski, powiem tak, słucham Ciebie z wielką uwagą i myślałem, że ze zrozumieniem, ale czasami coś mnie jednak omija, jak ten CZ. <grym> Dokładnie. No czasami walne babola, ale to jest. Nawet nie wiedziałem. Dopiero w komentarzach się do... a przecież wiadomo, że chodzi o Bitbay, a nie Binance, ale przynajmniej wiem, że wszyscy słuchają, także dzięki. Tomasz Wilku, zmieniłeś Majka. Dźwięk zdecydowanie lepszy. Pozdrawiam. Nie, od 8 miesięcy ten sam, tak, nie, od 8 miesięcy mam ten sam mikrofon, nie zmieniałem. Czasami po prostu ciszej lub głośniej się nagra. Próbuję m, tych poziomów e, regulować, żebyście mieli wszystko w, w tym samym wolumenem wolumen, <noise> mi to dochodzą, głośności, o, I, i dlatego może czasami jest lepiej, czasami gorzej, ale powinno być cały czas tak samo, także mam nadzieję, że, że to się nie zmienia. Leszkoni, zawsze słucham twojej wiadomości, ale nigdy nie komentowałem, tak, więc dzisiaj zostawiam łapkę w górę i pierwszy komentarz, oczywiście. No, to tr trzeba od razu przeczytać. O, i od razu drugi był. Pewnie będą, ale bardziej zejdzie to do szarej strefy, chodzi o prywatne kryptowaluty. Dalej Leszkoni też... A kto tutaj jeszcze? Adam Zieliński. Aha, dlaczego? No powiedz dlaczego. Dlaczego akurat dzisiaj? Co było tym zapalnikiem? Czy to jakaś ważna data? Może Feniks coś w końcu powiedział mądrego? Co było motorem twojego działania? Euforia? Dobre samopoczucie? A może lęk? Że nigdy nie byłby zauważony, zaakceptowany na tym kanale? Ojej, tak jakbyśmy byli u lekarza. Jakiegoś sto pytań do <grych> Adam. Ale dobrze, dobrze. Zobaczymy, co odpowie Leszkoni. Zrobiłeś wywiad? Adam Zieliński. Feniks zrobi bardzo dobrą pracę i uważam, że należy mu się chociaż komentarz i łapa. A ja osobiście nie mam czasu by śledzić wszystkie wiadomości, zwłaszcza te zagraniczne. Także widzicie, nie każdy ogląda: Dzień dobry, krypto, ale te krótsze wiadomości 10 11 minut to już wpadają. Także dzięki Leszkoni za to. Laputa mówi jasne, że 12 dolarów za XRP jest możliwe. Wystarczy, że kilka większych banków podziękuje Swift i przesiądą się na XRapid. Także tutaj, że jest miec dalej możecie poczytać, czy to jest możliwe w komentarzach pod ostatnim Dzień Dobry Krypto. I na koniec mieszkanie Stargardu, który mnie rozśmieszył. A więc nikt mi nie będzie mówił, jak mam jeść lody. Czyli chodzi o to intro. Ja dodałem o, to mi się podoba. Jeszcze powiedziałeś dodać i basta. Mieszkanie Stargardu. Bitcoin Phoenix. Nikt mi nie będzie mówił, jak mam kończyć komentarze. I basta. Dobre. Lubię taki żart z Werwą, także dzięki. I zobaczmy jeden zdecentralizowany na koniec. A więc zobaczmy 39 komentarzy pojedynczych. I teraz kto będzie miał szczęście w czwartek? Czwartek, dokładnie. A jak? Bartek, pozdro, tak już DDK, jak codzienny obowiązek. Wow. Wow. Dzięki. Dzięki Bartek, że oglądasz codziennie dzień dobry krypto i masz szczęście, po prostu, no nie wiem, lotto lub wybierz coś w sklepie, może jakaś zdrabka lub też po prostu masz szczęście, o, więc na pewno to się uwidoczni już dzisiaj. Okej, okay. życzę wam wspaniałego dnia, widzimy się znowuż już za parę chwil. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.